Cześć, siemanko, z tej strony Macieku i witam was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. Na samym wstępie chciałam was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Naprawdę motywuje to do nagrywania tych filmów. No i co? Dzisiaj możecie zostawić hashtag wiosna, ja wam przypnę serduszko, bo dzisiaj, jak widzicie, marzec drugi mamy, czyli wiosna tutaj przyszła. No bo już zimowy odcineczek był, już więcej postanowiłem zimy nie robić odcinka, więc sobie na spokojnie przewinąłem do marca. Ja sobie bez przedłużania już pewnie wsiądę do zetorka, bo dzisiaj, jak widzicie, jestem na polu i rozwozimy sobie obornik. Tylko ciekawi mnie, jaka tu jeszcze dawka dokładnie, bo tutaj trochę mniej trzeba rzucić. Na spokojnie, dobra. Sobie weźmiemy jakieś na razie o tak coś. I załączamy maszynę i lecimy. Trochę sobie porozwoziłem poza odcineczkiem, bo było rozwożenie w poprzednim sezonie trochę. Tym nowym naszym rozrzutnikiem, więc dużo nie chciałem tego robić, rozrzucania obornika. Więc sobie właśnie dzisiaj przed odcineczkiem ogarnąłem trochę i mamy trochę mniej roboty, jeśli chodzi na teraz. Bo jak widzicie, ten zagajnik, jakby taki cypelek sobie trochę tak jakby ogarnąłem. Dobra, sobie załączamy znów i lecimy w kolejny przejazd. Ogólnie, co ja mogę szybko zaraz w sumie mogę ustawić, czy ja mam... w ostatnich komentach, nie wiem, kurde, myślałam, że sobie mam w ostatnich komentach, a teraz nie pamiętam, jak się nazywa komenda. Mogłem sobie niebo włączyć, bo odcineczek na szybko też nagrywam teraz. Ogólnie chciałam powiedzieć, że trochę była przerwa na kanale, leciutka, no bo tydzień tam lub ponad tydzień nie było odcinków. Więc no niestety, ale za to, jak widzicie na kanale, jest safe i modpack, bo trochę też zajęło mi to przygotowanie, a też nie miałem tyle czasu, żeby te odcinki nagrywać, ale teraz sobie powracam, lecimy dalej z odcineczkami i mam nadzieję, że nie będzie takich przerw, no ale jak wyjdzie, to zobaczymy jeszcze. Mam nadzieję, że fajny specjal na 1000 subów wam się spodobał, safe i modpack z... oczywiście tutaj serii Polska Wieś. Ja się cieszę też ładnie tutaj z tego modpaku. Też fajnie, trochę mi to zajęło czasu robienie, a zwłaszcza te linków, znalezienie tak, żeby to było dokładnie wersja taka sama jak ja mam i tak dalej, jeśli chodzi o mody, bo tak to było oczywiście, by wam na modpaku się nie pojawiło to, ta maszyna dokładnie, dlatego też musiałem to dokładnie zrobić. Się zastanawiam też, jak dźwięki teraz w grze są. Mogę na chwilę się nawet przytrzymać, żeby tu dla was nie było za głośno. 70, dobra, może być nawet w miarę ok. Są tutaj te dźwięki. Mam nadzieję, że obornika nam wystarczy. No bo jak nie, to już nie będę wracał na gospo i tutaj z powrotem. Znaczy na gospo wrócę, ale chodzi mi z powrotem na pole, ponieważ nie chcę tutaj przedłużać, bo dzisiaj dosyć sporo roboty mamy. No bo czeka nas jeszcze opryski, wywiezienie krów na sprzedaż, bodajże, tak mi się zdaje. Więc też jakby tej roboty na wiosnę mamy. Ogólnie stan konta możecie się zdziwić, no bo nawet na sprzedażach zimowych był większy niż na teraz, a powinien być jeszcze większy niż na zimowych sprzedażach. No ale ja sobie wszystko sprzedałem poza odcineczkiem, dokładnie powiem, miałem tam około 60 tysięcy, 59, 58, coś takiego, jeśli chodzi o po sprzedażach zimowych jakby i po przewijaniu. No ale sobie niestety musiałem kupić pole, sobie kupiłem pole koło tam, wrócimy na gospo, to ja wam pokażę. Kupiłem sobie gospo to... ja mam, ale kupiłem sobie pole za 22 tysiące, więc trochę kasy poszło, nie spodziewałem się, sam zapomniałem o tym wydatku, który jest wymagany, aby wybudować oborę. Tak, oborę będziemy budować już w tym sezonie, to oborę, więc fajnie było zebrać te pieniążki. Mogłem bardziej oszczędzić, jeśli chodzi o poprzedni sezon, bo tak to strasznie duży kredyt będę musiał wziąć, ponieważ no niestety będę zmuszony w ogóle ten kredyt wziąć, no bo ta obora trochę mnie wyniesie, jeśli chodzi o koszt tej obory i mam nadzieję, że aż tak to nie będzie źle wyglądało, jeśli chodzi o kredyt, no bo pewnie będę musiał dobrać
go dosyć sporo, ale to jeszcze się okaże dokładnie ile. No bo w tym sezonie, tak jak mówię, budowa obory mamy, coś takiego sobie zaplanowałem już, bo jednak rozwój musi tu być, a chcę też rozwój poprowadzić w stronę hodowli. Chcę trochę więcej tych krów trzymać, ale oczywiście krów trzeba więcej trzymać, to i trzeba trochę tych łąk mieć, dlatego ja też sobie postanowiłem, że sobie zapewne gdzieś będę musiał znaleźć jakąś łąkę i albo sobie ją zakupić, chociaż teraz to w ogóle kupiłem te pole, to ciężko będzie tą oborę jakby w tym sezonie zrobić, plus kupić łąkę. Dlatego będę musiał wziąć dzierżawę. Dzierżaw dosyć sporo będziemy mieli, bo nie wiem, czy jeszcze będę musiał oprócz łąki dobrać, czyli byśmy mieli 3 dzierżawy. Dosyć duży wydatek, jeśli chodzi co roku, no ale to mi się wydaje, że na pewno odda. Zobaczymy. Na pewno będzie dzierżawa, jeśli chodzi o łąkę, a moja dzierżawa na razie zostaje, jeśli chodzi tam przed torami. A dalej zobaczymy, czy tą trzecią dzierżawę będę brał. Kurde, myślałem, że będzie fajnie, idealnie starczy, a chyba dosłownie nie starczy mi na poprzeczniak dosłownie. No ale najwyżej poprzeczniaka nie będę robił, zostanie i tak, bo tutaj na tym polu będzie owies. W ogóle w tym sezonie planuję iść już powoli, pewnie w kukurydzę będę szedł na kiszonkę, bo trzeba oczywiście w TMR już pójść, żeby trochę więcej te krowy dawały, wydajność ich była lepsza. Dlatego też będę szedł w kiszonkę, w TMR jakby. Nie starczy pewnie mi do końca teraz, więc szkoda, no ale już trudno, zobaczymy. Najwyżej sobie poza cinaczkiem przyjadę, tutaj dokończę, a tak to sobie polecimy od razu na gospo. Zobaczymy w ogóle, ile mi się uda tutaj odcinka mieć, czy będzie długi, czy krótszy trochę, a może i na poprzednio wystarczy się przejdziemy, bo teraz mnie mało zabiera trochę, więc najwyżej się przejdziemy tam na górę, zrobimy ten poprzednio i będzie idealnie. Mam nadzieję, że tutaj to starczy, no bo fajnie było tak idealnie to zrobić. Dobra, mamy to i teraz te 96 kilo. Wiecie co, dobra, ja sobie może tu zrobię poprzecznik, zawrócę na tej pszenicy, lub co, ja, nie, to owiec chyba tu był. I sobie zrobimy tutaj poprzeczniak, żeby nie jechać już tam, chociaż może coś starczy, to dosłownie, że włączyć rozrzutnik, że coś tam ten, dobra, polecimy sobie, wiecie co, tam dosłownie mało zrobimy, no ale chociaż trochę zawsze coś tam będzie. Oto sobie zrobimy ten dłuższy tutaj wystający bardziej, jeśli chodzi o te kawałki. Dobra, o tak sobie ładnie ogarniemy. Poprzeczniaczek tu leciutko polecimy i będzie można spać na gospę i pewnie sobie polecimy na opryski, a pod koniec odcineczka sobie polecimy oczywiście na zapewne sprzedaż krów. Znaczy dokładnie nie sprzedaż, ale taka wymiana, no bo jak wiecie, wymieniam sobie takie krowy, że dawało mi w pełni mleko, dawały te krowy. Sam bym musiał zajrzeć, jak ja przerabiałam sobie mod, rozszerzenie tych krów, że są cielaki i tak dalej, bo chcę sprawdzić dokładnie, w którym miesiącu one tracą na tym mleku, ale ostatnio też czasu dużo nie mam, więc to jeszcze się okaże. Kurde, hamuluj. Dobra, wyhamowałem, ale pusto, to można od razu sobie lecieć. Ładnie sobie udało mi się zrobić to rozłożenie obornika. Nie chciałem dużo przedłużać, żeby też odcinek nie był od razu taki długi. Wracamy na gospa, widzicie tutaj ładnie wszystko jest, 60 z opryskiwaczem przygotowana. Ja sobie objadę tutaj. O, za wolny bieg wrzuciłem aż. Dobra, tak sobie podniesiemy leciuteńko tura i sobie tutaj zgasimy ze torka. Ładnie, paliwa też zauważyłem, starczyło. O, kogut jeszcze możemy wyłączyć, bo teraz przesiadamy się do 60. Oczywiście. Czy ja mam tu fowa ustawionego? Tak, mam ustawionego. Więc sobie podnosimy opryskiwacz i lecimy na pole, bo dzisiaj mamy do opryskania na chwasty oczywiście. Oja, jeszcze miałem wam pokazać. Już bym się zapomniał, na szczęście mi się przypomniało jeszcze przed wyjazdem, więc ja sobie zostawię na luzie.
60 i pójdę od razu wam pokażę, co tutaj się stało. Bo w ogóle nastąpiły zmiany, jak widzicie tutaj wiata została wyburzona. Niestety musiałem to zrobić, ponieważ jest to potrzebne, wymagane, tak powiem, żeby zacząć budowę obory, czy ją w ogóle wbudować. A od razu jak jesteśmy tutaj, to pokażę wam moje nowe pole. Jak widzicie, znajduje się ono tutaj, dosyć mało zadbane, bo trzeba tu sypnąć pH na pewno i azotu również, jak po coś będę chciał tutaj robić oprócz soi, więc to wymaga trochę tutaj porobienia przy tym polu, ale to sobie ogarnę oczywiście poza odcineczkiem lub na kolejnych odcinkach. No i co, to moje nowe pole, a tutaj wyburzona wiata, bo chyba nic więcej tu się nie stało na tym gospodarstwie, bo sam już nie pamiętam, bo ta chwila przerwa od nagrywania było. Jeszcze tutaj sobie te drzewo wytnę poza odcineczkiem, sobie sprzedam albo na pozostawię, żeby oczywiście tutaj mieć wolne miejsce. Zostawiam to na razie, chociaż nie wiem, zobaczę, może sprzedam, ale takie resztki to nie wiem, czy do sprzedania się będą nadawać, sam nie wiem, co jeszcze z tym zrobię, no ale to jeszcze się okaże. Sobie za to wsadziłem maszynę sobie w stodołę, do stodoły, o tak, bo tam oczywiście miejsca już nie było, jak zburzona wiata. Tutaj upchane jest zgrabiarka, jak widzicie, i tu te sprzęty, tu jeszcze worki nawozu, tu przyczepę jeszcze sobie upchałem, bo nie chciałem tam zajmować miejsca na wiosnę, dużo tutaj roboty nie chciałem zajmować, a tu resztę maszyn już nie będę pokazywał, a tu jak widzicie soja sobie jest, więc co, ja sobie lecę do 60, bo oczywiście roboty nas czeka dzisiaj dużo, bo musimy sobie wrzucić dobry bieg, trójeczkę kogoś zarzucimy. Na szczęście tutaj 60 nie podnosi przy opryskiwaczu, więc ja się cieszę. Oczywiście. Dobra, cofnę się, bo tutaj jeszcze będą mi czekać. Dobra, lecimy sobie. Lecimy dzisiaj na te piaski koło rzeki, pole, bo tam na pewno są chwasty. Nie wiem, gdzie jeszcze, oprócz jakby tam, gdzie coś wyrosło. Nie wiem, gdzie jeszcze są chwasty, ale sobie postanowiłem, że polecimy na te pole, więc sobie oczywiście dzisiaj na spokojnie polecimy. Jak widzicie, tutaj jeszcze ściernisko, więc naprawdę dużo roboty mnie czeka na wiosnę, jeśli chodzi o przygotowywanie pól, więc to jeszcze się okaże, ile tu odcinków będzie z tej wiosny, bo naprawdę zapowiada się, że będzie trochę tych odcineczków, bo roboty jest naprawdę dużo, a ja nie jestem nawet w stanie ogarnąć tego poza odcineczkiem tyle roboty. Ładnie tutaj nawieziony obornikiem będę musiał sobie zaorać lub sobie ogarnę czym innym. O, mogę tędy pojechać. Dobra, na główną sobie pojedziemy. Ale sobie jakby widzicie, nawiezione jest. Więc już nie trzeba się przejmować nawozem, ponieważ jak na owiec to taka dawka powinna być ok, moim zdaniem. No ale zaraz. Okaże się tak naprawdę już po najbliższych odcinkach, jak zasiejemy ten owiec. I wtedy okaże się, czy ta dawka była odpowiednia, czy nie. Sobie jak widzicie, naprawdę tutaj wyrosło tych chwastów, więc polecimy dzisiaj na te pole. Próbowałem jakoś zrobić tak, żeby one były mniejsze, bo słabo naprawdę wyglądają, no ale już próbowałem właśnie, czy się da coś, ale niestety tutaj się nie udało. Czy ja mam włączone gniecenie? Teraz o to jest pytanie. Mam włączone, więc sobie wyłączymy, ponieważ oczywiście uprawy nie chcę tutaj gnieść. Dobra, sobie wjedziemy. A oczywiście nie chcę gnieść tutaj uprawy, no bo te ugniatanie w farmingu jest dosyć zbugowane. No ładnie tutaj wjechałem, to ładnie to zrobiło, no ale przy na zakrętach to w ogóle się ugniata cały teren pod ciągnikiem, jaki jest. Dobra, sobie rozkładamy, cyk. Ładnie dzisiaj wiosenne opryski sobie zrobimy. Mam nadzieję, że odcineczek taki również wam się spodoba. Więc jak wam się spodoba ten odcineczek, to miło było, aby widzę, jakby strzelił lajka. No i co, ja sobie załączę jakąś dwójeczkę może? Ja muszę tu podwyższyć, jak się da. Tak, na maksa, bo niestety te chwasty są dosyć wysokie. Więc sobie oczywiście załączamy opryskiwacz i lecimy. Czy ja jestem dobrze od brzega? Od brzegu znaczy, przepraszam tu bardzo. Chyba trochę muszę właśnie podjechać. O, teraz jestem odpowiednio, chyba. Tak mi się zdaje, sobie zobaczę na kamerze tej zewnętrznej. Dobra, najwyżej trochę na miedzy będzie już trudno. Ale lepiej tak niż mijaki robić. Więc sobie oczywiście tak
polecimy. Dzisiaj nie będzie może 30 minut odcinka, bo jeszcze zawieziemy, to też mniejszy, krótszy bardziej będzie odcineczek niż ostatnie czasy to były. No ale taki odcineczek też mam nadzieję, że będzie tu git. Co, dzisiaj tak naprawdę oprócz tej nowości wiaty, kupna pola, oprócz tych pieniędzy z sprzedaży zimowych, to tak nowości dużo nie ma, nowych nabytków nie ma. No ale powoli będą się pewnie zapowiadały jakieś. Przydałoby się też zrobić remont bizona. Myślałem o tym, że przez zimę uda mi się to zrobić, ale niestety nie udało. Więc zrobię to w trakcie sezonu lub w ogóle w tym sezonie to odpuszczę zrobić. Możecie napisać też, co myślicie o remoncie bizona, czy na przykład dodać kabinę, czy przemalować go, czy dodać sieczkarnię tylko do tego. Możecie napisać, co o tym sądzicie, o remoncie bizona, co tutaj by dodać, albo w ogóle nie, czy zmieniać. Ogólnie napiszcie, czy lepiej zrobić remont bizona, a jak zrobić, to na jaki kolor, chyba że zostawiamy kolor i co w nim pozmieniać, jakby ogólnie sobie polecimy tutaj, bo mijaka zostawiłem, sobie wyłączę, bo ten mijaczek musiałem poprawić, to no, oczywiście pojechać też musiałem trochę inaczej. Mam pomysł, sobie polecimy tak, bo inaczej tego nie weźmiemy. O, tak sobie zrobimy. Dobra, załączamy i sobie objedziemy tu dookoła słupa, żeby oczywiście ładnie tutaj było opyskane. O, ładnie mamy. No i dobra. Nie wiem, o której godzinie jeszcze ten odcineczek się wam pojawi, ale mam nadzieję, że pojawi się o tej, co planuję, czyli o godzinie 9, ale całkiem możliwe, że niestety pojawi się trochę później. No ale to jeszcze tego do końca nie wiem. Ładnie to wygląda, jakby te kwasy trochę mniejsze były, to jeszcze ładnie by to wyglądało, te opryski naprawdę dosyć fajnie wyglądają. Tak naprawdę, jak będzie... O, hamuj! Dobra, wyhamowałem na szczęście. Jeśli chodzi o areał, coraz większy będzie, to i opryski aż będzie trzeba wymieniać, chociaż na razie to nawet nie ma potrzeby takiej, ponieważ to on i tak czasami jest nawet za duży. No na takie pole jest git, no ale też na tamte pole, jeśli chodzi o tą moją wielką dzierżawę, to też jest jeszcze w miarę git, ale jakbym miał kupować coś pod 2 hektary, to już taki opryskiwacz moim zdaniem za mały będzie, chociaż no na takich większych polach się robi tymi polskimi maszynami, to jakoś tak większy klimat to ma, właśnie tego polskiego klimatu nadaje to. O, nie z tej strony zacząłem składać, poczekajcie. O, tak sobie cyk robimy, składamy i lecimy tu kolejną część. No i ładnie mamy ogarnięte. Tutaj mogę sobie jeszcze zniżyć trochę, o tak. No i możemy sobie lecieć na gospo, prawie 20 minut mamy tutaj. No, więc też sobie tutaj oczywiście polecimy na sprzedaż krów. W ogóle w następnym czasie mam nadzieję, że się wyrobię tutaj i pojawi się uaktualnienie intra, tak powiem. Trochę nie myślałem nad zmianą muzyki i ujęcie oczywiście też, żeby to bardziej pokazywało, co teraz aktualnie mam. No bo jakie są ujęcia co za wcześnie, to tak nie wiem, że to tak aż ładnie pasuje, no ale to jeszcze się okaże. Dokładnie tylko tak mówię, co mam zaplanowane oczywiście tutaj. Dobra, sobie lecimy na gospo. No i co tutaj? Tak naprawdę o tym jeszcze chciałem jeszcze wspomnieć właśnie, że planuję tą zmianę trochę, taką niecałkowitą zmianę może, ale zmiany jakieś na pewno będą, jeśli chodzi o te intro. Dobra, sobie skręcamy na lewo. I ja sobie odstawię 60, tylko ja chyba sobie pod stodołę, wiecie, sobie tutaj nawet leciutko wcofam w tą stodołę i poleciłem sobie 30 i zobaczę, czy w ogóle te krowy są do sprzedaży, bo sam już do końca oczywiście tutaj nie pamiętam. Dobra, sobie zgaszę 60 i wylecimy do 30, zobaczę, czy tutaj są jakieś krowy. O, mamy jakieś tutaj te 38 miesięcy i one są chyba tylko 2, tak mi się zdaje, no ale sam tego jeszcze nie wiem. Sobie przyniesiemy do przyczepy, zobaczę, czy tutaj jeszcze są. Jak wyrobimy się, to też dzisiaj obrządek może ogarniemy,
No ale tego jeszcze nie wiem. Czy są jakieś tu już 38 miesięcy? Nie. Więc sobie lecimy. Ja zapalam 30. Piąteczkę zarzucam. Ładnie tutaj krowy są oczywiście załadowane. Przed chwilą mogliście naprawdę dosyć ten szum słyszeć. No ale przepraszam, tutaj Fritak jeszcze mi dotknął mikrofonu. No ale mam nadzieję, że to aż tak nie było słychać. A jak było, to przepraszam. Dobra, sobie ja tu poprawię mikrofon, żeby drugi raz tak się nie stało. No ale widzę, zobaczę, czy ja mam paliwo, bo nie przemyślałem tego, nie patrzyłem. 30 dużo rzeczy nie robię i nie patrzyłem, czy ona ma te paliwo, czy nie. Chyba ja mam jakąś tam beczkę, tylko bym musiał otworzyć tutaj moje wrota do stodoły. Nie, to kurde, to jest statyczna beczka. Myślałem, że... Czy tam jest? Nie ma nic. Czy ja mam coś na przyczepce? Paliwa, kurde, nie ma. Dobra, lecimy, 6 litrów może wystarczy. Zapalę sobie światła i lecimy 30 czym prędzej, żeby oczywiście tutaj odcinkę nie przedłużać. Ładnie dwie krowy załadowane są na dwukółkę. Oczywiście to jest taka wymiana, nie, że tylko sprzedaję. Niestety takiej kasy nie zarobię, że sprzedaję tylko. Tylko oczywiście bym muszę tą wymianę zrobić, taką jak to była wcześniej. Czyli wymiana tych krów na trochę młodsze, żeby tego mleka cały czas produkowały jak najwięcej. Fajnie właśnie, tak jak mówiłem, rozwinąć się pod względem hodowli krów, ponieważ jest to dosyć fajny kierunek, jeśli chodzi, w jakim mógłbym pójść na gospodarstwie. Więc na pewno planuję tą budowę obory, dlatego też będzie tych krówek więcej. Sobie lecimy, sobie poleciłem teraz, poleciałem tą dróżką, a nie polną, a nie główną drogą, żeby tutaj też nic policja mnie przypołapała, bo też nie wiem, jak to ze światłami w 30 w dwukółce. Tak sobie załączyłem światła tylko, ale tak naprawdę nie wiem, jak to tam z tyłu wygląda. No ale dlatego nie chciałem aż tak jechać tymi głównymi. No ale teraz tak naprawdę innego wyboru nie mam, jak chcę sprzedać te krowy, dlatego jedziemy sobie już teraz drogą główną. Tutaj sobie ładnie poopryskane. Widziałem coś, tekstury wyszły opryskanych, jakby kwasów już. Jakby, jak one się nazywa, uschniętych kwasów, tak? Fajnie też było, jak są dosyć fajne te tekstury, to fajnie było również je tutaj wgrać. No ale tego jeszcze nie wiem, zobaczę. Ostatnio czasu mniej trochę, dlatego też ta przerwa pojawiła się na tym YouTubie. No bo tego czasu było mniej. No ale mam nadzieję, że często aż tak nie będzie się to zdarzać i będę tą systematyczność fajnie tutaj miał. Znaczy, może nie systematyczność, ale no, że będę cały czas rzucał film, może nie aż tak często, ale będzie taki schemat, że będę po prostu je wrzucał. I mam nadzieję, że znajdę jakiś taki ten system, schemat, jak to mówię właśnie, jeden i będę się go trzymał ładnie i żebym tak się wyrabiał, żebym taki znalazł, fajnie było. Więc mam nadzieję, że taki mi się uda zdobyć. Ja nie wiem dlaczego, ale ja mam te, jak one się nazywają. Nie, to nie są znaczniki stref interaktywnych. A nie wiem, dlaczego to tu jest, no ale dobra. Sobie sprzedajemy dwie. I teraz kupujemy również dwie. I to będzie tak, kupujemy. I teraz tak naprawdę zarobiliśmy 133 zł, tak mogę powiedzieć. Tak naprawdę. No bo kupię... Oja, coś tu... 30 też ma słabe hamulce. Więc też albo naprawiać, albo sprzedawać w ogóle. 30 tak naprawdę na razie na gospodarstwie dużo do roboty nie ma. Tyle co na wykopki pojechać. Nawozy jakieś w ziemniakach albo coś, bo ona ma takie koła najlepsze, jeśli chodzi o rozstawienie kół, jeśli chodzi pod ziemniaki, jeśli chodzi o kopaczkę właśnie, tak na przykład, albo takie nawozy lub tam opryski na ziemniakach. Dlatego też ona na razie zostaje na tym gospodarstwie, ale myślę, że w przyszłości
jak pojawi się ten kolejny nowy ciągnik, to ona będzie tutaj sprzedana, ponieważ trzy ciągniki, coś takiego będę chciał mieć cały czas w tym gospodarstwie, bo jak widzicie, trzy akcje na przykład dzisiaj sobie robimy i każde innym ciągnikiem, o tak powiem, i to wtedy takie zróżnicowanie jest i wtedy lepiej to się ogląda, a nie cały odcinek jednym sprzętem. Paliwa mi wystarczy, bo mam 4 litry jeszcze, więc sobie na spokojnie dojadę, bo miałem 6, więc mam nadzieję, że tutaj po drodze mi ta 30 nie zgaśnie. Lecimy sobie z kolejnymi nowymi krówkami, no i zauważyłem, właśnie sobie popatrzyłem się, 50 godzin, motogodzin w 30 mamy, więc naprawdę fajna liczba, akurat na odcineczku się trafiła i że fajnie, że sobie zauważyłem to i wspomniałem. Bo oczywiście motogodzin nie dodawałem na 30 ani na innych moich ciągnikach. Jest to od początku 50 motogodzin po prostu, więc naprawdę 30 dosyć dużo pracowała i pracuje nadal na gospodarstwie moim, no ale na moim gospodarstwie niedługo, jak będzie ten nowy ciągnik, to ta 30 już nie będzie pracować niestety, no ale to kiedyś na pewno nadejdzie, bo nie chcę trzymać ciągników oczywiście do końca serii, które będą tylko stać. A zwłaszcza, że to taka realna seria, chciałem, żeby była. A jednak na polskiej wsi się nie trzyma przecież 30, jak ma się później 150 koni ciągniki, no nie wiem. Przynajmniej mi tak się zdaje. No zależy jakie gospodarstwo, no. Czy ono jest rozwojowe oczywiście, bardziej pod rozwój, czy po prostu jakoś tak mniej rozwoju tego jest. No ale różnie to bywa, ale ja tak nie planuję, że ta 30 była i stała obok ciągnika, który ma prawie 200 koni, więc naprawdę tak za bardzo bym nie chciał, żeby to wyglądało na tej mojej serii. Mamy 27 minut ponad już odcineczka, więc też sobie chyba zakończymy, już nie będę tego obrządku robił u tych krów, więc sobie zaparkuję dwukółkę, bo tak to bym sobie tą dwukółką wyjechał. Ale w sumie też trzeba te krowy wyładować. Sobie musimy cofnąć, tak akurat teraz mało źle to zrobiłem, wiecie? Bo muszę trochę dalej podjechać, bo inaczej tego nie zrobimy. Myślałem, że tak damy radę, ale o tak będzie najlepiej, jak ja właśnie teraz tutaj to robię. Dobra, odbijemy sobie w drugą stronę i wyładujemy krówki oczywiście, tylko muszę, o tak sobie zrobimy. Cyk. O, nie możemy, musimy być bliżej. Gdzie tu? O, mamy. I przenieść do hodowli. Mamy nowe dwie sztuki krów. Ja sobie zaparkuję dwukółkę i oczywiście 30 również, bo na razie ją nie będę tutaj odjeżdżał, jeśli chodzi o 30, bo ona na wiosnę tej roboty aż tak dużo nie ma. Więcej oczywiście ma na jesień, no ale widzę, że coś tutaj musimy odjechać jednak. Bo nie wysiądziemy nawet. Chyba, że byście chcieli, żebym zrobił zakończenie odcinka w środku pojazdu. No ale nie wiem. Dobra, o tak sobie zostawię tą 30, tak żebym mógł na spokojnie wysiąść. Nie, ja tak źle zaparkowałem, znaczy musiałem wysiąść, więc sobie ustawiłem przy zatorku. Ładnie przy zestawie, na którym... W którym zatorku pracowałem tak jakby na początku odcinka. Już aż język mi się plącze, dawno nie nagrywałem, jeśli chodzi o taki odcinek z mówieniem, bo tak to nagrywałem sobie ujęcia, tak jak na przykład pod Safe i Modpok oczywiście film z mojej serii. Więc jak ktoś jeszcze nie widział, to może wpaść. Dosyć fajnie, bo możecie sobie pobrać i grać oczywiście tak samo tutaj jak ja. No i co, ja was jeszcze raz zachęcam do zostawienia subskrypcji, naprawdę motywuje to do dalszej pracy, naprawdę pamiętajcie o tym, bo serio motywuje to do dalszej pracy, o tak powiem. Dzisiaj hashtag wiosna, możecie napisać w komentarzu, ja wam przypnę serduszko. No i co, w tym odcinku to by było na tyle, trzymajcie się i na razie, cześć!